Drugie zwycięstwo z rzędu Bytowin. To jest poważny krok w stronę przedłużenia szans, barażów. To jest nasz cel nadrzędny. Gramy, walczymy. Jak widać, po nas wszystkich bardzo ofiarnie. Nikt nie zostawia, nie kalkuluje. Wszyscy stawiają kupę zdrowia po to, żebyśmy zrealizowali cel. Bytowia leży nam na sercu i chcemy, żeby była w pierwszej lidze. Wojtek, ten mecz, można powiedzieć, byliśmy stroną dominującą, niemalże przez całe spotkanie, mieliśmy więcej sytuacji, ale dopiero ten rzut karny spowodował, że objęliśmy prowadzenie. Szkoda, że tak późno strzeliliśmy bramkę, bo w pierwszej połowie uważam, że mieliśmy całkowitą kontrolę i dominację nad Stomilem. Nie mieli na nas pomysłu. Myślę, że pokazaliśmy charakter mimo wszystko, bo w przerwie straciliśmy Łukasza Wróbla. Za chwilę jeden z nas znowu musiał zejść z boiska. Kilku chłopaków gdzieś tam było pobijanych i sytuację stwarzaliśmy, ale gdybyśmy strzelili w pierwszej połowie, grałoby się dużo łatwiej, a tak w drugiej połowie już było więcej nerwowości, ale mimo wszystko uważam, że kontrolowaliśmy spotkanie. Ostatni mecz Katowice, też pewnie będzie nerwowo, ale te ostatnie spotkania to napawają nas bardzo optymizmem. Jak pojedziemy zdrowi, to jestem spokojny o to, że powalczymy tak jak Kluczbork powalczył. Nie ma dla nas drużyny teraz, która mogłaby postawić nam takie warunki, że ich nie ogramy. Po prostu jak zagramy swój mecz, będziemy wysoko atakować, wysoko odbierać piłkę, agresywnie i z wielką ochotą, to nie widzę problemu, żebyśmy wygrali. Ważne, że przeskoczyliśmy puławy, wszystko w naszych nogach.